Siemaneczko, z tej strony Tomuś, a przed Wami 7 najsilniejszych kompozycji na patch 14.7, ale zanim zaczniemy, to chciałbym Was poinformować, że zostałem partnerem YouTube, więc w skrócie dziękuję, ponieważ bez Was by się to nie udało, a na dole pojawił się przycisk wesprzyj, więc jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę na YouTube, to bardzo serdecznie będę wdzięczny. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym Wam przedstawić, pokazać 4-3 kompozycje, którymi możecie zdobyć top 4, top 3, ale nie będą w tym zestawieniu. Zacznijmy sobie od Barda i tam Kencha. Na Bardzie już się odchodzi od grania 2 razy Ginso, ponieważ dostał on sporego dosyć nerfa na jego attack speed, więc warto zamiast 2 razy Ginso zagrać Giant Slayera, ale na spokojnie możecie Barda nadal grać. Yorick pod Hero Augment, jeden z augmentów Hero, który aktualnie ma mega duży win rate oraz average, także jeżeli tylko macie augment pod Yoricka, to chcecie go wziąć, nawet jeżeli nie chcecie go grać do końca, ale Yorick 3 spokojnie Wam może oddać. Kindred naprawdę jest spoko, jeżeli macie dobry spot. Naprawdę Morgana i przyjaciele, Morganę można grać na wiele różnych sposobów, więc jeżeli wejdziecie tutaj swoją drogą, zapraszam na mój dokument, który link macie w opisie i w podpiętym komentarzu. To co teraz widzicie jest zupełnie darmowe, także zapraszam bardzo serdecznie. Soraka oraz Diana i Alunę równocześnie. Soraka dostała buffy, Diana również, także jeżeli macie dobry spot, to super, możecie grać. Tak samo Kog'Maw oraz Caitlyn, jedna z najprostszych kompozycji, jakakolwiek istnieje w secie 11. Nawet nagrałem o tym materiał o takiej samej nazwie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak tą kompozycję się rozgrywa, to również zapraszam. Można grać Lilię. Lilia jest na tyle silna, wydaje mi się, że jeżeli macie dobre wejście w 8 poziom i za darmo Lilię oraz Huawei, aby Huawei sobie robić za darmo na dwójce i grać Mefiki na 7 albo na 4-6 invokerach, to spoko. I oraz na koniec chciałbym Wam pokazać Two Healthy z Teemo. Jeżeli macie augment Two Healthy, to Teemo na spokojnie możecie grać na trójce. Jest to moja jedna z ulubionych kompozycji, więc jeżeli tylko mam okazję, to gram. A my już przechodzimy do pierwszej kompozycji w naszym zestawieniu, jest to Crazy Yone Reroll. Tak, Yone nie dostał nerfów w tym patchu, jedyne co dostało nerfy to 4 Reapery, ale ten nerf jest tak mały, że naprawdę Yone aktualnie podbija ladera. A więc zaczniemy od pierwszej wersji z Kane'em, jest to o wiele lepsza wersja niż wersja z Alunę. Wiem, że bardzo często polecamy w pierwszych dwóch tygodniach właśnie Yona pod Alunę, czyli właśnie pod 6 umbrali, ale to nie znaczy, że nie miałem wtedy wiedzy, tylko dużo osób tego Heavenly nie doceniało i po 2-3 tygodniach okazało się, że jednak Heavenly, czyli 5 Heavenly i 4 Reaper właśnie z Kane'em jako second carry jest o wiele silniejsze niż właśnie granie z Alunę. Ale od razu mówię, że jeżeli chcecie zagrać Alunę z Yone'em, bo macie dobry spot, ponieważ macie Alunę na 5-6 poziomie na dwójce i również Yone'a, to ta wersja jest dalej grywalna. Ale jeśli chodzi o pierwszą wersję, to najlepsze itemy na Yone'a jest to Betek i 2 razy Titan Resolve. Do tego gramy Kane'a. Na Kane'a najlepszym itemem aktualnie po buffach jest to Sterak Gage i do tego możemy dodać naprawdę wszystko. Może być tutaj Edge of Night, może być Titan Resolve, może być Hand of Justice, może być Giant Slayer, może być, nie wiem czy o Titanie już mówiłem, może być również Betek na Kane'ie i też to naprawdę spoko będzie działać. Jeśli chodzi o poboczne itemy, to warto wrzucać Statika na Sorakę, wtedy trochę Yone i Kane zadają więcej. Do tego na Kindred często wkładam Morello, jeżeli macie Morello w early game, aby sobie tam zrobić ten win streak, to jak najbardziej spoko. Na levelu 9, jeżeli macie jakiekolwiek itemy, możecie je wrzucać na Wukonga jako second carry, czyli właśnie jakieś Hand of Justice, Infinity, Titany i tak dalej, czyli bardzo podobne itemy jak na Yona i Kane'a. Na 9 możecie wstawić tak naprawdę każdą legendę lub chociażby Orna na dwójce. Orn będzie miał Behemota oraz Dryada do Kindred, także Orn na dwójce naprawdę tutaj super wchodzi. Kolejną wersję, tak jak mówiłem wcześniej, są to Umbrale. Jedyne co tutaj się zmienia, to warto grać Ginso na Yone'ie. Dzięki tej swojej barierze z Umbrali on bardzo dużo tankuje i ta bariera schodzi i zanim ona zejdzie, to te Ginso zdąży się nastakować, więc w tym spocie naprawdę Ginso, Betek i Titan jest o wiele lepsze niż 2 razy Titan i oraz 1 Betek. Do tego warto wrzucać Event Shrouda na Sylasa i jakieś tank itemy na Sylasa zawsze też spoko wejdą. Do tego dosłownie Anka i 6 Umbrali i jeżeli rolujecie na poziomie 7 lub 8, to po prostu wrzucacie itemy na Alunę, czyli najważniejsze jest u niej mana regeneracja, czyli albo Abyssal, albo Spear of Shojin. Do tego najważniejsze
najważniejszym itemem na niej jest Morelomikon oraz Rabadon, żeby wzmocnić jej ability power. Pamiętajcie też, że jeżeli zjedzicie sobie na dół, to macie opis tej kompozycji, jak ją grać i co jest najlepsze. Macie augmenty, których jeszcze niestety nie zrobiłem, ale już będą jutro gotowe. Itemy na Jona, itemy na Alunę, early game oraz mid game. Drugą z kompozycji jest to niebieska Kaylee, która dostała mega silne buffy. Jest to oczywiście Stone Reaver. Pierwszą z wersji, pamiętajcie też, że warto wiedzieć o tym, że lepiej wchodzić po prostu w 8-9 level, dawać sobie jakieś itemy na Sivir, itemy na Zoe, itemy na Zyre oraz grać tylko i wyłącznie Irelię na dwójce jako carry. Podam wam oczywiście te dolne wersje, ale wydaje mi się, że po prostu wchodzenie w 9 i kapowanie na Irelii i na jakichś legendach jest o wiele silniejsze niż granie tych wersji pobocznych. Także pierwszą z wersji jest to oczywiście 7 Stone Reaver, to jest podstawa. Na Kaylee wybieramy pierwszą zieloną, drugą niebieską i trzecią niebieską. I zapytacie może, dlaczego ona stoi z przodu. Ponieważ niebieska Kaylee, jeżeli stoi całkowicie z tyłu, nie dosięga ona backlane'u. A jest ona na tyle silna, że jeżeli ustawicie ją dobrze, czyli ustawicie ją albo po lewej, albo po prawej i powiedzmy, że z tyłu mamy powiedzmy Apeliosa albo Ashkę czy Kaisę, to Kaylee zone-shotuje tą jednostkę. Więc bardzo ważne, abyście trzymali naprawdę Kaylee na drugim slocie, a nie na ostatnim. Więc jeżeli powiedzmy tu mamy Apeliosa, to Kaylee i tanków przenosimy na tą stronę. Jeżeli mamy Apeliosa albo Ashkę tutaj, to zostawiamy na lewej i ona naprawdę potrafi zone-shotować jednostkę na backlane'ie. Plus oczywiście zadaje damage frontlane'owi. Jeśli chodzi o naszych tanków, wstawiamy tutaj Illaoi oraz Riven, Galio i Garena. Tankowate itemy wstawiamy na Garena oraz Illaoi. Jeżeli chcecie zrolować Zoe na poziomie 7-8 na trójkę, ponieważ macie ich dużo, to Illaoi na trójce też tu fajnie wchodzi. A jeżeli wchodzicie po prostu w 9 poziom, to Zoe zostawiacie na dwójce. Do tego wrzucacie jakieś itemy na Zyre, itemy na Garena albo Riven, potem przenosicie je na Galio. I na 9 poziomie chcecie wrzucić Irelię. Najlepsze itemy na Irelię to jest oczywiście Ginso oraz Red Buff. Jako trzeci może być naprawdę wszystko. Ja polecam wam Deadblade'a, ale może być Giant Slayer, może być Hand of Justice, może być Infinity Age, także naprawdę dużo możliwości. Na levelu 9 możecie tak naprawdę znowu dorzucić wszystko, czyli każdą legendę jaka istnieje. Także w sumie tyle. Drugą z wersji jest to Sivir i Garen, czyli rolujecie na poziomie 4 Sivir oraz Garena na trójkę. Robicie dosłownie to samo, czyli dodajecie 7 Storm Weaverów i do tego Nautiliusa, żeby aktywować cechę Wardena. Oczywiście od razu mówię, to są poboczne wersje, które możecie zagrać naprawdę w dobrym spocie, ale pamiętajcie, jeżeli chcecie grać Garena na trójce, to musicie mieć Augment, do niego Augment Hero. Już nie pamiętam dokładnie, jaki Augment to jest, ale chyba tutaj mam go wymienionego. Tak, jest to Storied Champion, który wzmacnia wam po prostu Garena. Na Kaylee to samo, czyli pierwsza zielona oraz dwie niebieskie. Kolejną z wersji jest to Riven i Zyra na trójce. Na Riven takie standardowe itemy, czyli Betek, Titan oraz albo Betek i dwa Titany, tak jak na Garenie, na Galio, tank itemy. Oraz na Zyrę bardzo ważne jest mana regeneracja oraz Jad Gauntlet i Rabadon, aby ona biła jak najwięcej. Flex 9 poziom, czyli jeżeli macie szpatułkę Stone Weavera, to można dodać Seta, aby aktywować cechę Wardena. Do tego dodajemy Rakana, aby mieć Dragon Lorda oraz Altruistę do Riven. No i na Irelię te same itemy, czyli Ginso, Deadblade i Red Buff. Od razu mówię, tutaj macie bardzo obszerny opis tej kompozycji, więc jeżeli czegokolwiek zapomniałem, to wszystko macie na dokumencie. Trzecią kompozycją jest nowość, czyli Lux Reroll pod Twin Terror Augment. Twin Terror macie tutaj, daje on dokładnie Attack Speed oraz 350 zdrowia, jeśli chodzi o Augment Złoty, jak i również jest legendarny. Daje to to, że jeżeli wyciągniecie dwie kopie tej jednostki, to dopiero dostaje ona buffy. Jeśli chodzi o granie Lux, jest to bardzo silne aktualnie. Gramy tutaj dwa razy Illaoi oraz dwa razy Lux, do tego dodajemy Amumu, aby aktywować cechę Portal Celany oraz Wardena, do tego Thresha, który daje nam Fated razem z Syndrom i Ari. Daje nam to tyle, że jeżeli macie jakieś second carry itemy pod na przykład Syndrę, czyli Blue Buff na shortów i inne takie, to zawsze możecie do tego spotu po prostu zagrać Syndrę jako second carry, połączyć ją oczywiście z Threshem. Jeśli chodzi o naszą Lux, to rolujemy ją na poziomie 6, aby dostać ją na trójkę. Najważniejsze jest na niej Spear of Shojin, a do tego możemy dodać naprawdę wszystko. Ja polecam Jad Gauntleta i Rabadona, ale może być Hextech Gunblade, może być Hand of Justice,
może być static, chociaż bardziej statika polecam po prostu wrzucić na drugą Lux. No i jeśli chodzi o Illaoi, no to takie standardowe itemy, czyli Warmog oraz Dragon's Claw i Gargoyle, przepraszam bardzo. Do tego wstawiamy drugą Illaoi, żeby dostawać na niej buffa. Gramy tutaj 4 Arkanisty, 3 Fated, 2 Wardeny oraz 2 Porcelane. Jeśli chodzi o taką standardową wersję, jest to 6 Arkanist. Gramy tutaj Illaoi, Thresha, Amumu, Niko na trójce oraz Syndra jako second carry, Zoe oraz Ari. Na Lux te same itemy. Od razu mówię, że jest to wersja najsłabsza, a wersja, która bardzo jest ciekawa i nawet mam ją umieszczoną w S-tierze, bo dostała ona buffy, jest to spam Niko carry, czyli bardzo ważne, żebyście mieli augment drop blossom. Drop Blossom, nie wiem czy Blossom, nie wiem jak to się czyta. Gramy tutaj również Lux na trójce na szóstym poziomie. Takie same itemy, do tego second carry itemy na Syndrę. Do tego 6 Arkanistów oraz itemy na Niko. Bardzo ważne itemy to jest Betek i Titan. A trzecim itemem opcjonalnie jest każdy item pod AP, ale może być to Krongard. Według mnie Krongard jest na niej najsilniejszy, ale może być drugi Titan Resolve, może być Hextech Gauntlet, może być Archangel Stab. Naprawdę wiele możliwości. Tak jak mówię, na szóstym levelu się zatrzymujecie, aby zrobić Niko oraz Lux na trzecim i też to jakoś działa, tylko pamiętajcie właśnie o tym augmencie. No i jedna z moich ulubionych kompozycji w secie 11, w poprzednim patchu bardzo często grałem tą kompozycję, a w tym patchu dostała ona buffy, a więc Duelist Reroll. Gramy tutaj Tristanę oraz Volibera, zatrzymujemy się na levelu 7, aby zrobić Tristanę i Volibera, slow rollować sobie na poziom 3. Najważniejsze itemy na Tristanie jest to Giant Slayer oraz Last Whisper. Trzeci item jest optymalny, może być tutaj Huragan, może być tutaj Infinity Age, może być Hextech Gauntlet, może być Hand of Justice, także znowu dużo możliwości, bardzo ważne, żeby miała LW i Giant Slayera. Jeśli chodzi o Volibera, to warto wrzucać Beteko oraz Titan Resolva, ja nawet bardzo polecam 2 razy Titan Resolva. Na Lee Sina takie same itemy jak na Volibera, czyli właśnie gracie wokół bruzerowych itemów, czyli Beteka, Titana, Sterak Gage. Sterak Gage też jest super na Voliberze, więc ciężko powiedzieć, czy cokolwiek innego jest lepsze. Ja testowałem na Voliberze Hand of Justice i Hextech Gunblade'a i też jako tako to działa. Jeżeli dodacie 6 duelistów, to jedyne czego pragniecie to dodać 4 Dragon Lordy, a więc na 9 poziomie dodajecie tutaj Janę i macie 6 duelistów oraz 4 Dragon Lordów. Drugą z wersji jest wersja z Qiyaną 3, która dostała buffa w tym patchu. Nie jestem pewien, czy ona naprawdę działa, ponieważ jej nie testowałem, szczerze wam przyznam, więc jeżeli macie szybką Qiyanę 3, która naprawdę wam leci, to można dodać na niej Edge of Night, Infinity i Hand of Justice. Zadaje ona około, w poprzednim patchu zadawała około 6-7k, więc w tym patchu może zadać jakieś 8, więc to nie jest mało. Także jeżeli macie nadmiar AD itemów, to możecie na nią wrzucić. Rolujecie ją oczywiście na poziomie 7, nie na 6, bo po co się zatrzymywać na 6, jak na 7 macie podobny procent jak na 6 na 2, a macie większy procent na 3, a więc na Volibera i Tristanę, więc to jest dosyć ważne. Itemy na Volibera i Tristanę takie same, po prostu pomijacie itemów na Lee Sina. Kolejną z wersji jest wersja Fine Vintage, która trochę spadła w mecie, ponieważ jak dobrze wiecie, Fine Vintage była, ten augment srebrny był broken, aktualnie jest silny. Gramy tutaj to samo, czyli takie same itemy na Volibera oraz Tristanę, na tym samym poziomie rolujemy, ale wyciągamy sobie Aegisy, które też dostały nerfa, Aegis of the Legion. Jeżeli po prostu złożycie jakiś item i go sprzedacie, to znaczy położycie na benchu, to on po 3 rundach wam się zmieni. Znaczy wy będziecie wybierać sobie jeden z 4 itemów, także wybierajcie sobie zawsze Aegisy. Może być tutaj też Zekę, może być tutaj QSS darmowy na Lee Sina i na Volibera, także naprawdę dużo możliwości. Kolejną z wersji pod duelistów jest oczywiście pod augment Trashtu Trasue. Treasure. Proszę nie zabijajcie mnie, nie umiem czytać. Tutaj po prostu działa to tak, że wybieracie sobie jakiekolwiek chcecie Orn itemy. Najlepsze Orn itemy na Volibera to jest Betek oraz Infinity Age i The Dead, Dead Defiance, tak? Dead Dance, ja na to mówię Dead Dance. A na Tristanę chcecie mieć 2 razy Sniper Focus oraz Trinity Force. Naprawdę to działa super. Piąta kompozycja jest to Kai'Sa. Tak jak dobrze wiecie, Kai'Sa w poprzednim patchu już była silna, ale bardziej ona bazowała na tym, że grało się ją pod 6 Ghostly. Teraz 6 Ghostly dostało nerfa, a więc wraca, powiedzmy, że ta wersja bruzerowo-trickshotowa. Chociaż tą wersję z Ghostly również wam przedstawię. Gramy tutaj Sylasa jako second carry. Najlepsze itemy na Sylasa to są itemy bruzerowe, czyli właśnie Titan, Betek oraz Hand of Justice. Może być tutaj drugi Titan Resolve też. Może być tutaj QSS,
jakiś Archangel Staff, aby ten Sylas się stakował i dostawał trochę więcej AP po chwili, też nie jest jakieś wybitnie złe. Gramy tutaj 4 trickshoty, czyli Teemo, Barda oraz Kai'Sa i Sivir. Do tego dodajemy Riven oraz Galio, który łączy nam się w 4 bruzerów i do tego dodajemy, dostajemy Stormweavera, więc można zawsze na Kaylee wziąć zieloną Kaylee albo wziąć po prostu tą pod Attack Speed, aby wzmacniać swoją Kai'Sę. Możemy wrzucić Statika na Teemo, możemy wrzucić, jeżeli mamy nadmiar itemów, Blue Buffa, Morello oraz Hexstrange Gunblade'a na Teemo i nie robić go na trójce, tylko po prostu mieć go na dwójce na bordzie i też on będzie silnie korzystał po prostu z 4 trickshotów. Możemy też wrzucić jakieś Ginso na Barda plus Giant Slayera i też to będzie spoko, jeżeli macie nadmiar itemów. A najważniejsze itemy na Kai'Sę jest to Last Whisper, Giant Slayer oraz Infinity Edge. Jeśli chodzi o takie itemy, które można zagrać na Kai'Sę, ale nie są one bisowe, to na pewno Spear of Shojin jest spoko, Ginso ostatecznie też jest, nie jest złe, Deadblade nie jest zły i tak dalej, więc Hand of Justice ostatecznie i Huragan też na niej dobrze działają. Rolujecie na poziomie 8, żeby zdobyć upgrade'y typu Sylasa, Galio oraz Kai'Sę i to wszystko na 9. Oczywiście jakaś legenda zawsze spoko wejdzie. Finał board z Ghostly, czyli tak jak wcześniej mówiłem, gramy tutaj Illaoi na trójce oraz Kai'Sę plus Morgane. Na Morgane najlepsze itemy to jest Shojin, Morello oraz Gunblade, na Kai'Sę te same. Do tego dodajemy Nautilusa, aby aktywować cechę Wardenów. Mamy tu też Udyra, który aktywuje cechę Behemotów razem z Shenem. I do tego gramy 6 Ghostly i nadal ta wersja Ghostly będzie grywalna, chociaż nie już taka silna jak w poprzednim weekendzie. Kolejną z wersji jest wersja z Irelią, czyli gramy tutaj znowu Illaoi na trójce, gramy 4 Wardeny i do tego gramy Irelię jako second carry, Kai'Sę z tymi samymi itemami i taki można powiedzieć potężny front z Kai'Są oraz Irelią. Ostatnią z wersji jest wersja z Lee Sinem, która jest wersją zapomnianą, ponieważ Lee Sin jest jedną z gorszych jednostek za 4 golda, jak nie najgorszą w tym secie, ponieważ dostał on nerfy, Dragon Lordy dostały nerfy na PB, ale nadal jeżeli macie dobrego spota, to gramy tutaj Kai'Sę. Dodajemy do tego Zaję, która swoją drogą jest chyba najgorszą legendą, jaka istniała w Teamfight Tactics, tak szczerze. Jest ona giga słaba. Do tego na Lee Sina wrzucamy itemy bruzerowe, czyli Titan, Sterak Gage, Hand of Justice, Zbetek, 2 razy Titan, tak jak zawsze wspominam, też jest nawet niezły. Do tego gramy Orna oraz aktywujemy cechę 4 Dragon Lordów, aby mieć te 12% zdrowia oraz damage i stuna na 1,5 sekundy, który może być w niektórych sytuacjach nawet game changerem, jeśli chodzi o walkę. Do tego dodajemy Azira, aby mieć Invokera oraz Dryadę. Kolejną z kompozycji jest to Fated. Podpinam 2 kompozycje pod jedno. Dlaczego? Ponieważ jeżeli macie itemy pod Apeliosa, to robicie Apeliosa i gracie Fated pod niego. Jeżeli gracie Syndrę, to albo można połączyć Apeliosa z Syndrą, albo zagrać Syndrę solo, więc teraz trochę się rozsiądźcie, bo będzie tych wersji dosyć sporo, ale przebiegnę to na szybko, ponieważ tą kompozycję bardzo dobrze pewnie znacie. Gramy tutaj Apeliosa na trójkę plus Thresha na trójkę, do tego możemy zrobić Amumu na trójce. Dodajemy do tego Orna oraz 3 razy Fated, czyli Syndra oraz Ahri oraz Ashkę. Jeżeli macie atak speedowe itemy, to w tej wersji gracie Ashkę jako second carry, a jeżeli macie blue buffa na shortufy i AP itemy, to wrzucamy je na Syndrę. Najlepsze itemy na Apeliosa jest to Ginso oraz Giant Slayer i Infinity Age. To jest moje bisowe itemy, ale widziałem, że ludzie grają Huragan, widziałem, że ludzie grają Deadblade'a, także znowu kolejne dużo możliwości na niego. Drugą z wersji jest wersja pod Wardenów, czyli gramy tutaj Amumu na trójce oraz Ashkę jako second carry. Te same itemy na Apeliosa, dodajemy do tego 4 Wardeny oraz 3 razy Fated, czyli Thresha, Seta oraz Apeliosa. Kolejne wersje to są wersje właśnie z Syndrą. Gramy tutaj 7 Fated, itemy gramy na tankowate na Illaoi, do tego bierzemy emblemat Fated, aby wrzucić go na Orna, do tego dodajemy Thresha oraz Syndrę jako głównego carry, wtedy mamy 7 razy Fated, także mega duży bonus. To jest wersja bez Apeliosa. Wersja taka, powiedzmy, że standardowa pod Syndrę bez emblematu, czyli 5 razy Fated oraz 4 razy Arcanist, tankowate itemy lądują na Illaoi oraz na Thresha. Na Syndrę najlepsze bisowe itemy to jest blue buff i na shortów i do tego możemy dołożyć naprawdę wszystko, bo nie wspomniałem o itemach. Może być tutaj Jade Gauntlet, może być Hexstrange Gunblade, może być Giant Slayer, może być Rabadon, także znowu dużo możliwości. Jeśli chodzi o tutaj naszego second carry, to po prostu lepiej sobie wejść w 9 i dodać jakąś legendę i to naprawdę będzie spoko działać. Kolejną z wersji jest to 6 Arcanist pod Lissandrę.
I do tego, no taka standardowa wersja 6 arkanistów, bo jak dobrze widzicie, tutaj jest 4, tutaj jest 2. Chyba że chcecie w tej wersji, to dodajcie sobie na level upie po prostu na 9 levelu Lisandrę i również będziecie mieli 7 Fated oraz 4 arkanist. 6 arkanistów dostało buffy w tym patchu, ale nie sądzę, żeby Syndra była na tyle silna, żeby ją rozgrywać pod 6 arkanistów. Lepiej sobie zagrać Lux pod 6 arkanistów. Po co grać Syndrę, skoro jest taka Lux, która jest silniejsza od Syndry aktualnie. Także gramy tutaj Illaoi jako tanka, do tego dodajemy jakiegoś statika na Ahri. Itemy na Syndrę bardzo ważne w tej wersji to jest mieć Archangel Staffa, bo czym więcej ona się stakuje, tym więcej też ma AP z arkanistów, więc do tego Druid Gauntlet, żeby mieć kryta, i to jest na tyle, jeśli chodzi o Fated. Ostatnią z kompozycji jest to Quickly Bard, czyli szybki Bard. Nadal wydaje mi się, że będzie on na tyle dobry, żeby go rozgrywać. Jedyne, co się zmienia, to to, że już nie gramy dwa razy Ginso, ponieważ dostał on skalowanie z Attack Speeda nerfa, więc lepiej zagrać po prostu Giant Slayera oraz Hextech Gunblade'a i jedno Ginso. Jest to lepsza aktualnie wersja niż granie dwa razy Ginso, więc to możecie sobie zapamiętać. Gramy tutaj czterech bruzerów. Jako second carry możemy dać jakieś bruzerowe itemy na Sylasa, bo dodajemy tutaj oczywiście czterech bruzerów. Robimy również Tamkencha na trójkę, na Tamkencha lecą itemy pod tanka, czyli właśnie Warmog, Dragon's Claw, Gargoyle. Do tego Kaylee zawsze możemy wybrać tą zieloną, zielona jest bardzo optymalna, to jest powiedzmy, że darmowy Shroud oraz Static. Finalny board dwójka, czyli 5 razy Mystic, czyli jeżeli nie lubicie grać czterech bruzerów, to możecie zagrać 5 Mythiców. Gramy tutaj Tamkencha, tak samo Barda, te same itemy, czyli Ginso, Hextech Gunblade oraz Giant Slayer. Do tego na Kaylee wybieramy tą samą, czyli zieloną, dodajemy do tego Kog'Mava oraz Lilię. Na Lilię lądują nasze second carry itemy, czyli Blue Buff i jakieś AP itemy, naprawdę spoko na nie działają, czyli macie tutaj dwóch głównych carry. Tak samo zresztą jak tutaj, tylko tutaj jest po prostu Sylas, nie? Rozumiecie? Jeżeli macie jakieś itemy defensywne, czyli bruzerowe, czyli właśnie Sterak Gage, Titan Resolve, Hextech Gunblade, jakieś AP itemy, które dobrze działają na Sylasie, to gracie sobie po prostu wersję bruzerową, a jeżeli macie jakieś Blue Buffa i stricte AP itemy, to możecie po prostu to zamienić w Lilię, bo czemu nie? Kolejną z wersji jest to wersja altruistyczna, czyli gramy tutaj Barda oraz Tamkencha tak jak zawsze i do tego możemy dodać Zoe na trójce i Sorakę na trójce. Na Sorace mogą być jakieś statiki, Shojiny, Morello, Rabadony, zawsze na nią spoko wejdą. Do tego dodajemy Heavenly, czyli właśnie Niko i Gitarka. Do tego Rakan, który daje nam altruistę, i Riven, która daje nam Bruzera oraz również altruistę. Altruisty dostały nerfa, więc trzech altruistów już nie będzie tak silne, jak było w poprzednim patchu i dwa patche temu, więc możecie się zastanowić, która wersja wam po prostu pasuje, którą sobie wersję wymasterujecie. Zawsze obecnie, którą zagracie wersję z tych, będzie ona silna. I ostatnią, już siódmą kompozycją na naszej liście jest to legendarny board. Oczywiście nadal silny, jeżeli tylko macie okazję na 9 levelu zrolować, potem wejść w 10 i dodać legendy, oczywiście kapować jeszcze wyżej niż te kompozycje poprzednie, to jak najbardziej. Huawei dostała nerfa w tym patchu, więc jest już ona trochę słabsza, ale legendarny ma board to do siebie, że można go grać na wiele różnych sposobów. Nie będę tego tłumaczył, dlaczego, ponieważ tłumaczyłem to już w poprzednich top 7, bo w każdym top 7 to się zajmowało. Znajdowało, a druga sprawa jest taka, że nagrałem obszerny materiał jak startować early game i tam jest również legendarny board dosyć obszernie pokazany, ale gracie to Huawei, Wukonga, Wukonga z Udyrem i Azirem, można zagrać Irelię z Wukongiem i Setem, można zagrać Lissandrę z Irelią, można zagrać Zaję z Irelią i Wukongem, chociaż Zaję bardziej bym nie polecał. Dostała ona w tym patchu buffy, nie wiem jak ona się sprawuje aktualnie, ale nadal twierdzę ja i jak pewnie twierdzi każdy, jest to najgorsza legenda i najsłabsza w historii Teamfight Tactics. I od razu mówię, jeżeli zjedziecie w legendarnym boardzie na dół, to zobaczcie, jaki macie duży opis, jak tą kompozycję rozgrywać, jak wchodzić w 9, jak w 8, jak logicznie patrzeć na tą kompozycję i kiedy można ją faktycznie grać, czyli tak zwanego dobrego spota. I ostatnią bonusową kompozycją na naszej liście jest to Ashka. Testowałem ją tylko i wyłącznie raz na PB, zanim patch wszedł i była ona na tyle silna, że oddała mi top 3, a więc od razu mówię, bonusowa kompozycja działa tak, że nie jestem tej kompozycji pewien, czy ona będzie na tyle silna, żeby ją grać, ale myślę, że po top 3 zawsze ta Ashka może wam
oddać. Będzie tutaj sporo wersji. Pierwsza z wersji jest to wersja Syndrom, a więc gramy tutaj Ilaoi oraz Amumu. Możemy jedną z tych postaci zrobić na trójkę, jeżeli rolujemy na 8 poziomie. AP itemy wchodzą na Syndrę, czyli właśnie takie blue buffy, na shortufy, rabadony, Jad Gantlety, naprawdę spoko. Do tego dodajemy Morganę, aby mieć Ghostly oraz jednego Sage'a. Na Ashkę najważniejsze itemy to jest Ginso i Huragan. Do tego ja lubię dodawać Giant Slayera, ale jeżeli nie macie na przykład Event Shrouda na froncie, który jest ważny, to możecie wrzucić tutaj LW, możecie wrzucić tutaj Infinity Edge, Deadblade'a, Hand of Justice, Red Buffa oraz zamiast Huragana widziałem, że często ludzie składają dwa razy Ginso na Ashce i też to nie jest jakieś wybitne złe, jeśli chodzi o te itemy. Drugą z wersji jest wersja z Kainem, czyli tak jak mówię, Ghostly oraz 3 Fated, takie bardzo flex, 2 Behemoty, mamy tutaj 2 Ordeny, 2 Reapery, 2 Porcelany i 2 Snipery i itemy wrzucamy podobne jak na Ashkę, o których mówiłem przed chwilą. Na Kaina bardzo ważne jest Betek oraz Hand of Justice i zamiast tego Edge of Night wrzuciłbym tutaj Sterak Gage'a, więc za chwilę to zmienię. Kolejną z wersji jest to wersja z Morganą, czyli robimy tutaj Amumu na trójce, dodajemy tutaj Shojina, Morello na Morganę. Trzecim itemem na Morganę może być Hextech Gunblade, ale może być też również Rabadon, Hoi i tak dalej. Można wrzucić jakiegoś Statika na Syndrę. Do tego wrzucamy Thresha, Amumu, Orna i Ashkę jako carry, czyli tak jak mówiłem, Ginso, Huragan, Giant Slayer, naprawdę spoko na nią siadają. Jest też wersja ostatnia, czyli duo Ashe Kai'Sa. Gramy tutaj 4 Bruiserów i do tego 2 Altruist, 3 Stormweavery, 3 Ink Shadow, 2 Snipery, 2 Trickshoty. Na Kai'Sa lądują tutaj Shojin, Giant Slayer oraz Infinity Age, a na Ashkę w tym przypadku chcemy mieć LW, ponieważ nie mamy Shrouda na froncie, bo na froncie mamy itemy tankowate na Galio. Do tego Ginso oraz Huragan i naprawdę spoko ta wersja, może... Ta wersja w sumie jest najsilniejsza z tych wersji, które wam pokazałem. Także dzięki wielkie za dzisiejszy materiał. Przypominam o przycisku wesprzyj, jeżeli chcesz mnie wesprzeć. Tak samo, jeżeli chcesz wejść na Discorda i masz jakieś pytania do mnie, to macie kanał na Discordzie i zawsze możecie do mnie pisać. Discorda macie w opisie. Tak samo dokument macie w opisie i w podpiętym komentarzu. Trzymajcie się na razie i cześć. Zapraszam do kolejnych materiałów.